Jeśli coś twierdzisz, to zgadnij. Musisz to udowodnić. Nie musisz, no to dlaczego ktoś ma w to uwierzyć? Proste. Nie ma absolutnie żadnego innego wyjścia z sytuacji niż takie, że obowiązek udowodnienia czegoś zawsze będzie po stronie twierdzącego. Każde jedno twierdzenie powinno być udowodnione, jeżeli ma być zaakceptowane jako fakt, jako coś prawdziwego. Nie ma innej możliwości w komunikacji międzyludzkiej. Oczywiście ja mówię tutaj o komunikacji logicznej, właściwej, racjonalnej komunikacji. Nie mówię tutaj o ciągłym bazowaniu na tym, że trzeba ufać, że ktoś coś stwierdził, ale ja nie widziałem za bardzo dowodów na to, to ja zaufam temu, tak? To nie jest dobry sposób na właściwą komunikację, na jakiś w ogóle progres w badaniu czegoś. Sprawa jest banalnie prosta. Twierdzisz, udowodnij, miej możliwość przedstawienia czegoś w sposób praktyczny, tak, aby ta druga osoba, korzystając z tych samych narzędzi, jakimi są zmysły, mogła też zweryfikować Twoje twierdzenie jako prawdę. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żebyśmy implementowali wiarę, zaufanie, nadzieję na to, że dane twierdzenie jest prawdziwe. Twierdzisz? Udowodnij. Obowiązek dowodu spoczywa na Tobie. To Ty coś twierdzisz, to Ty z czymś wychodzisz, poprzyj swoje twierdzenie dowodami. Takimi dowodami, które przedstawiają prawdziwość Twojego twierdzenia. Same wyjaśnienie, które tak naprawdę nadal nie doprowadzi do tego, że będziemy mogli stwierdzić, czy coś jest prawdziwe, czy nie, to nie jest dowód. Wytłumaczyć można wiele. Pokazać, zaprezentować praktycznie już nie. Więc na jakiej podstawie na przykład, jeżeli nie mamy możliwości zweryfikowania czegoś, poznania praktycznej demonstracji danego twierdzenia, to na jakiej podstawie mamy to akceptować jako fakt, a nie tylko jako spekulację, no być może tak jest, być może tak nie jest, jakieś domysły i tak dalej. Nie musimy absolutnie, dlaczego mielibyśmy to robić? Sprawa jest prosta, w interakcji międzyludzkiej. Jeżeli twierdzisz, że potrafisz latać, to pokaż mi, że potrafisz latać. Jeżeli twierdzisz, że masz w garażu Ferrari, to chodź, pokaż mi najpierw, że masz garaż, otwórz ten garaż i pokaż to Ferrari. To jest proste. Tyle. Jeżeli twierdzisz, że Ty gdzieś byłeś, albo wiesz, że ktoś gdzieś był, ale Ty tam nie możesz na przykład się udać, ja tym bardziej, ale twierdzisz, że to jest prawda, to na jakiej podstawie żądasz ode mnie zaakceptowania tego, skoro nie jesteś w stanie mi tego w wyczerpujący sposób udowodnić? Twierdzisz? Udowodnij. Zademonstruj. Pokaż, że jest to możliwe. Pokaż, że tak było. Podeprzyj to czymś praktycznym, czymś namacalnym. Tak, żebym mógł też tego doświadczyć. Bez tego to są tylko opowieści. Niestety. Nie ma innej możliwości. Twierdzisz, to pokaż, a jak nie, to